To jest taki projekt dosyć dla nas niezwykły, ponieważ znajduje się w takim miejscu dosyć nietypowym, na którym rzadko się projektuje. Znajduje się na terenie Klina, ale nie Klina tego zielonego napowietrzającego. No te już są zabudowane częściowo. Znajduje się na terenie Klina kolejowego. Dokładnie na terenie tego Klina znajduje się nasza działka. Te Kliny mają olbrzymią powierzchnię. To jest powierzchnia niemalże, to jest powierzchnia dzielnic. To jest powierzchnia większa niż Mokotów. Nasza działka, która jest dosyć dużą działką, ma 65 tysięcy metrów kwadratowych. Przy powierzchni tego Klina, który ma 12 milionów metrów kwadratowych, jest małym ziarenkiem. Dlatego też, tak jak Olek Jagiełło powiedział, zdecydowaliśmy wspólnie z miastem, że należy wykonać dla tego terenu większe studium. To studium opracowane przez zewnętrznego architekta było punktem startu do naszego projektowania. Zaczęliśmy od zaprojektowania masterplanu. Zależało nam na tym, żeby to była dzielnica, która będzie skonstruowana w sposób bardzo spójny. Dlatego zrobiliśmy taki plan miejscowy marzeń, coś takiego, co zawsze nam się wydawało, że planiści tak powinni projektować, więc wymyśliliśmy urbanistykę, ale taką urbanistykę zaprojektowaną bardzo precyzyjnie, która opisuje tak dokładnie budynki, żeby jakby ich zrealizowanie gwarantowało powstanie spójnego i harmonijnego miasta. Chcieliśmy, żeby to miasto było miastem otwartym dla ludzi, żeby to nie była zamknięta dzielnica, jakieś luksusowe getto. Chcieliśmy, żeby to było miasto, takie miejsce, od którego zacznie się budowa miasta. Czyli chcieliśmy, żeby ulice były ogólnodostępne, żeby ulice były tętniące życiem, żeby było tam mnóstwo usług, żeby były place miejskie, żeby były wewnętrzne piesze pasaże dostępne dla każdego i żeby wnętrza kwartałów kryły półprywatne, zielone dziedzińce. Na podstawie tego charakterystycznego mieszkania zaczęliśmy poprzez modyfikację tego jednego mieszkania, zbudowaliśmy całą rodzinę mieszkań, jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe, dwustronne, narożne, dwupoziomowe. No i wróciliśmy do bryły głównego budynku i z tych mieszkań zaczęliśmy układać budynek. Żeby taka swoboda kształtowania była możliwa, konieczne było narzucenie jakby równolegle do myślenia o tym takim, nie wiem, humanizmie tej budowy, konieczne było narzucenie bardzo dużego rygoru inżynierskiego, jak zrobić budynek mieszkaniowy szczególnie, który pozwala na taką swobodę. Zrobiliśmy dosyć przemyślaną strukturę opartą na konstrukcjach ścianowych, czyli na takich ścianach nośnych i trzonach, które są umieszczone w ciemnych narożnikach, tam gdzie i tak mieszkań nie można robić. Do tego zaprojektowaliśmy system dystrybucji mediów, który no niemalże swobodnie pozwala umieszczać te mieszkania dowolnie w tej siatce konstrukcyjnej. No i przez to, że stworzyliśmy taki algorytm niemalże na budowanie budynku, ten budynek ma niesamowicie płynne rzuty, takie, w których nie ma miejsc wynikowych, dlatego, bo wszystkie elementy były na samym początku wymyślone.